Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie na kolejnym materiale z Gospodarstwa Zielińskich. Ja mam przyjemność dla was prowadzić tego vloga i dzisiaj, jak nigdy, matce pomagałem troszeczkę. Tutaj ładowaliśmy ostatnie palety, bo matka już w sumie pojechała z pomidorami, a mówiła weź to z innego garni tę sałatę, bo mamy tutaj wszystko załatwić. I zaraz przyjedzie i kolejny raz pojedzie sprzedać jeszcze te. Także no co, jak się matka dorwała do dostawczaka, tak go nie widzimy do dzisiaj, bo cały czas gdzieś właściwie jest. No ale w sumie to nam nie przeszkadza, tak naprawdę. Co tu się szczególnie działo? No co, po oborniku troszkę sprawy się poagarniali, tak naprawdę. Tutaj już jak widzicie, wszystko wyczyściłem. Co on się znowu tam drze? Co tam ojciec? Kurwa, ten chłop dzwonił, on jedzie z tym traktorem, kurde, zaraz będzie. Z traktorem jedzie? No z traktorem jedzie, a i ale matka z tym dzwoniła... naszym traktorem? Matka jeszcze do mnie dzwoniła wkurzona, mówi kiedy ty jej w końcu zaczniesz pomagać ty, bo ona sama dzisiaj te palety no, to ci pomagałem przecież. Tak, ci pomagałeś. Ona. A nie? A daj spokój, tam i chodź, bo trzeba patrzeć, bo ten chłop zaraz będzie. Ja pierdzielę, ty, ale to on już jedzie naprawdę? No nie, no nie, bo on w Częstochowie mówi, zadzwoni do mnie, aha, żeby no szukać, to trochę bo... kawałek, nie? Ale ty, to ja myślałem, że on będzie trochę później, nie? No dobra, skoro tak, no to dobra. Mówił Kamilek, że on już... Pa, ty jedzie, Kamil, chodź tu szybko. Co? Kurwa, no jedzie, zoba. O kurde, ty, ale... Normalnie firmowa, zobacz, zobacz, co się dzieje, nie? Wojtek ma na imię ponad. Ja ci... Ty, jaki bydle. Dobry, to dobry. Tak, tak, chyba do nas, no. Jo, jo, panie, do nas, tu, jo. To wie pan co? Tu cofujemy czy na asfalcie, nie, czy jak? Nie, na asfalcie, pan podjedziesz po prostu i ten. I się to rozsądujemy go zaraz, nie? Jo, dobra, jo. Dobra, dobra. Panie, ale jaka duża ciężarówka, ty. Jest kalibra, co? To je ten tir, jak ty mówisz, to tym tirem przyjechał. Tiry, no. Jo. To prosto na asfalcie, panie, prosto trzeba, nie? Ja no zjadę kawałek, bo wiesz, jakby coś jechało, karetka czy coś, to mnie zaraz tu mandat. Jaka karetka? Panie, ty ostatniego tu jeździ już. Dla was którym? Ten mniejszy, nie? No tak, mniejszy na pewno, no, bo nas bez tura. Chłop mówi, że mniejszy. No tak, no tak. Ale to sorte tam nie wsiadaj czasem, zostaw. Nie no, on zjedzie, nie? Jo. Zaraz ponoć mają nam jeszcze udzielić te instrukcji, nie? Co jak z nim jest jeszcze. A to będzie mówił, jo, jak to odpalić. No ma działać tak, nie? Ogólnie ludziska, tak widzicie, to co przyszło w końcu, kurde, ale cieszę się mega, nie? Naprawdę. Nie, ale warto było dopłacić, ten warto. Wzięli, a nie ten duży, ty. A wiecie, ile ten duży ma koni, ile kosztuje? Ile kosztuje? Za dużo. Za dużo. Musiałbyś jeszcze brać kredyt do niego ze 100 klocka. 7 ciapków sprzedałbym, wtedy może kupił. Nie no, ten taki ludziska na styk jest wzięty. Ale super, że się tutaj ten... I, ale ten kolor no taki nie do końca mi się podoba. Który? No możemy go na zielono, kiedy przemaluję. Jak podał ci się fend, to trzeba omówić albo John Deere, to ludzie głosowali. No, ci powiem a ty, teraz, że czerwony, ludzie o już i kupiłeś. Albo wiesz co, Kamil, to niech będzie ten czerwony, ale ty, te felgi to tak na czarno może kiedy pomaluję, co? Co, ty ładnie wygląda. Ładnie wygląda. No elegancki jest. Ludziska, daj te u Kamila pod filmem znać, czy te koła dobrze są, czy na czarno mają być malowane. Nie, bardzo ładne są, bardzo ładne, no. A ty nie wypowiadaj się, to ludzie mają się wypowiedzieć. Dobra, to wypowiedzcie się, że bardzo ładne. Ogólnie nie, szczerze, powiem ci o ostatniej chwili, żeśmy się rozmyślili bardzo dobrze, żeśmy wzięli na tę większą konfigurację silnika i te szersze pony, nie? A to ile on ma tych koni, ty? No 117. O matko, przynajmniej to chyba z 10 ciapków, ty. Przecież to na ankiecie była 90, żeśmy wzięli na 120, bo powiedzieliśmy, dobra, nie ma co, już nie będziemy potem zmieniać silników, nie, czy coś. Elegancko, no, od razu, więc wzięliśmy ten Mark Zestaw, nie? Tylko jak będziesz z pługiem jechał, to musisz uważać, żebyś się do Chin nie przeorał czasem. No pług to też jeszcze musimy, my jeszcze czekamy na pług, nie? No jo. Panie, ja gdzieś tutaj, to wasze pole jest tutaj obok? No, może pan to wjechać, jo. Jo, ja bym sobie zjechał, nie, bo tutaj mówię, nie chcę na tym asfalcie stać. Tylko uważaj, żeby tam grząsko nie było. Jo, ja zobaczę. Ale patrzcie, jak to podniosło całą lawetę, nie? Zobacz na tej pole, czy tam nie jest za miękko, ty, żeby chłop się nie utopił. Patrz, jak elegancka laweta, teraz go podniosło na siłownikach. Pa, co się dzieje. Jo. Kurde, no bajówę, nie? O tu sobie pan wiedzie, będzie dobrze, myślę, nie? Tu, dobra. Myślę, będzie samo git. Ewentualnie, jak pan sobie tam z tyłu jest droga trochę bardziej utwardzona, to musiałby pan cofnąć, nie? Cofnąć? No, może pan cofnąć tam do drogi jeszcze, nie? Tylko tu trzeba będzie... Tylko musi pan się tu zmieścić między traktorem a płotem, czekaj. Nie? Kurde, Kamil, żeby on tego traktoru, nie ten. Nie, to fachowiec, specjalista, ale kurde, w końcu jest, nie? Ludziska, tak bardzo dziękujemy, bo to w sumie dzięki waszym pomysłom, dzięki temu, że wy wybraliście ten traktor, właśnie on tu dzisiaj z nami jest, nie? Normalnie jaram się jak dziecko, a to, no wiecie, no ma zabawka po prostu, nie? Mam nadzieję, że będzie nam służyć długie lata. No i co? Tak i nie tak, jak ja starszy, żeście mówiliście, że ten kanał jest za duży. Jak tu zobacz... w prawo od razu? Tak, i to pan cofa, no na te polne, ja tu tylko zejdę.
O, tutaj nikt nie jeździ, to może spokojnie. Ale on, jak on ładnie jedzie, ten chłop, ja ci wnętrzę. Umie, nie? Widać, że umie pierwszy raz. Ja. Ciekawe, do kogo ten drugi jedzie, nie? Bo też ma jakiegoś case'a. Dobra, i tu pan se zgasi, będzie gitara, nie? Panie, tylko central pan włącz. No, ja będę wiedział. Jo. A ten drugi case gdzieś daleko jedzie? Kurde, to na Podkarpacie aż chyba. O kurde, ja, to trochę pan tak, zrobi kawałki. No, zamawiałem teraz, się zobaczył trochę sezonu, tak zamawiałem, nie? No za czasu się, no. My też my do młodego dostali, teraz nie wie pan jak to jest, nie? Aha, no rozumiem. No to widzieliśmy w tym, nie? Jak zamawialiście. Dobra, wiarę na podwórku tutaj do was i wtedy tam dobra, zaraz wszystko wytłumaczymy sobie, no i jasne. Kamil, dobra. Kamil. No? No Rudy je. Oj, daj spokój. Ale ty widziałeś jego włosy? Siedzi tyle w kasie, to się od farby odbijało, no to jest spokój. A, chyba, że. Kurde ty, ale patrz, nie? Patrz jak to wygląda, normalnie. Ludzie mówili, że będzie za duży. Zobacz, przecież on elegancko pasuje. Ja ci powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy on jest w sumie na wysokość taki sam jak Zetor, a nawet może Kamil, i jeszcze krótszy od niego. Ja ci powiem, że ja mam normalnie ciarki na piętach. Nie no, ale popatrz co tu przyjechało, chłopie. Boże święty, nie mogę w to uwierzyć, nie? Piękna maszyna, no cudowna po prostu. I ty weź notes i teraz notuj, co chłop będzie mówił, ty. Ja mam nagrane. Czekajcie chłopaki, bo ja jeszcze coś w ciężarówce miałem, zaraz przyniosę. Jo. Wiesz, ojciec nagrywam, to jak mam notować? Dokumenty, nie? Dokumenty, żeby... Panie tak, no. Nie, normalnie, żebym sobie usiadł zaraz i zobaczył, nie? Ty, możesz oddać. Nie wsiadaj. Jezus Maria. Na razie nie. Patrz, to wszystko jest. Zobacz, normalnie masz na tym, na błotniku, widzisz, masz guziki wszystkie sterujące, nie? I co nimi robisz? No tu za sobą opuszczasz na przykład jak ci trzeba, czy coś, żebyś nie chodził traktoru parę razy. Tylko wiesz, wszystko na tych rozłączach, no. Eleganckie, nie? O kurde, Kamil. Ty, Kamil. Ale on da radę uciągnąć przyczepę na sił. On nie to uciągnie, spokojnie, zobaczysz, nie? Tak. Ogólnie gadałem z takim innym koleżką, co tam się mówi, że zna na takich rzeczach, że jeszcze, bo my żeśmy wzięli tą wersję 118 koni, a on jeszcze mówi, że spokojnie to można mapować, nawet 160 z tego zrobić. Ale tylko wiadomo, mapować? To już dużo kosztuje, nie? Ale... Ale jak mapę coś, kupić, można. Mapę kupić i tam włożyć? Wgrywa się taki program po prostu, wiesz? A program? Tak, no. O, idzie. Idzie, no. Uwagi, bo tu zaczepy, kurwa, wam. O, jeszcze dalej. Aha. Tutaj, o. A, dobra. O. Jo, i tu kulowy jeszcze jest, nie? O kurde, patrz. Zostawię, nie? I tu macie normalnie regulację góra-dół, nie? Jakbyście chcieli, ten tak samo macie, jakbyście chcieli. Tu kulowy i ten automatyczny to jest w standardzie, nie? To tam, nie wiem. Ojciec tak teraz na tych robi, bo to o, tata, tak twój? Tak, ojciec, no. Jo, to jakby ten, jakby tutaj, wiesz, kiedyś się męczył z tym, z zaczepianiem tam bolcami, to teraz macie automatyczny, także tam nie ma problemu, a kulowy to tak w standardzie, nie? Kulowych to pewnie maszyn jeszcze nie macie, nie, na kule. Nie, jeszcze nie. No, ale to tam, wiecie, na przyszłość się przyda, jak nie, no to teraz można zdjąć, bo to tam, wiadomo, powolutku sobie zdziałaby, nie? Jo. Dokładnie, dobra. Dobra, co? Panie, tłumacz temu młodemu, mnie to tam nie, ale młodemu tłumacz. Czekaj, ja ci tu siedzenie rozłożę i... O, Kamil, siadaj. Klapnę, co mogę? Jo, klapnie pan to tutaj wszystko wytłumaczy, co dobra, jak. No. Tłumaczy no co, pan. No, ogólnie tak, co do ciągniku, bo tam na pewno składaliście, ale jeszcze tak przypomnę, case ogólnie w wersji advanced, 117 koni, mocy maksymalnej, tutaj jest silnik FPT F5, 4-cylindrowy, 3600 cm3, tak to wygląda. Skrzynia jest 24x24, Power Shift Active Drive oczywiście z rewersem bez użycia sprzęgła, czyli rewers jest elektrohydrauliczny, w standardzie opony tylne R34. No i co, no tak jak widzicie, no chłopaki, no wszechstronna kabina, nie? 6-osóbkowa o powierzchni 5,2 metra sześciennego też, no to sam widzisz, jak jest tutaj dużo. Jest dużo, nie? No dużo, jest dużo. Dużo, jest dużo. My często właśnie z ojcem gdzieś tam podjeżdżamy sobie, także fajnie, że ojciec, że się będziemy mieścić we dwóch, nie? No, nie wiem, czy tam ładowacz będzie się do niego zakładać w przyszłości, czy nie, ale oczywiście, no tutaj macie cały dach, że tak powiem, się cały, no tutaj macie szybę panoramiczną, także ona też jest otwierana, także do ładowacza, jak coś później, no to jest fajna sprawa, nie? No może w przyszłości się zastanowimy, jeszcze pewnie też ładowacz będziemy kupować, jak coś, nie? A, no to. No to zapraszamy jak najbardziej, tam już dla stałych klientów jakieś tam zniżki ogarniamy, coś. CB Radio, tutaj macie tam, tutaj CB Radio po prawej, nie, bo tam chcieliście, żeby założyć, no to tam założyliśmy, bo może się przyda. My często się komunikujemy gdzieś na pole. Co tutaj jeszcze ważnego ogólnie, no to takie, wiesz, no nie wiem jakie tam ciągniki macie, czy przyuczeni jesteście, ale teraz występują takie zabezpieczenia typu, nie wiem, nie siedzisz na fotelu, no to ciągnika nie odpalisz, jak masz rewers do tyłu, to też nie odpalisz ciągnika, gdzieś tam masz wałek włączony, to też nie odpalisz ciągnika. Także to wszystko musi, no tam instrukcje sobie poczytacie, nie, ale musicie mieć wszystko to ogarnięte, bo czasami klienci do nas dzwonią, że gdzieś są na polu, nie mogą odpalić ciągnika, to chodzi po prostu o jakieś głupie wyłączenie wałka, czy też wrzucenie rewersu na neutralną pozycję i to tak naprawdę tyle, nie? Mhm. I wtedy ciągnik odpala normalnie. No i tak jak mówię, no rewers przód tył.
bezsprzęgłowo, także możemy sobie jechać do przodu, do tyłu, do przodu i zmienić bezsprzęgła, rewers do przodu, do tyłu, także tutaj nie potrzeba w ogóle używania sprzęgła. Skrzynia ogólnie ma te trzy główne biegi. No. Na pierwszym, że tak powiem, na 1-1 możemy jechać minimalnie 1-6 na godzinę, także no jeżeli potrzebujecie takich biegów, to tak to wygląda. Na maksymalnym biegu oczywiście jest to już o wiele większa prędkość, bo na maksymalnym biegu możecie jechać, już wam mówię, żeby tutaj nie skłamać, 43 około na godzinę, także już prędkość jest super, większa, nie? Super sprawa, do wozu fajnie znacznie. No, tak to wygląda, no wszystko tak naprawdę pod ręką, ciągnik niby mały, ale no ta kabina wszechstronna, że tak powiem, no i wszystko tutaj, co tak naprawdę chcecie, to możecie regulować. Fotel przód tyłu oczywiście, to się tam przesuwa, możecie sobie regulować, do boku też się możecie obracać, jakbyście tam, jak tatę na przykład to o plecy bolą, to może się obrócić tam przy jakiejś uprawce, otworzyć sobie szybkę. Widzę, Kamil. Ja otworzyć sobie szybkę i patrzeć do tyłu, także nie ma żadnego problemu. Oczywiście klimatyzacja w standardzie, także jak było gorąco na polu, tak teraz nie powinno być, nie? Nie no, teraz super będzie, naprawdę. No, także z takich ważniejszych rzeczy to tyle. Możecie wsiadać, przejechać się, nie? Bo ja tutaj... No dobra, miałem takie przyuczenie standardowe. To co, wie pan, to może ja najpierw siądę, pojedziemy gdzieś sobie tak po tym i pan mi powie jeszcze co i jak, bo ja się trochę nie pan. Pierwszy raz w ogóle taki sprzęcior, no, nie? No. No pamiętacie tutaj o tym Adlu też, żeby to pamiętać, bo wiecie, no Adlu już teraz jest w standardzie, nie, Euro 6, także wiecie, no trzeba zalewać, nie, od czasu do czasu. No, dobra. No, myślę, to tam będzie wskaźnik, tylko oczywiście nie lecie za mało, bo jak tam za mało nalejecie, to, że tak powiem, nie wskoczy. Bo jak będziecie mieli ostrzeżenie o zbyt małym poziomie Adlu i nalejecie tam, nie wiem, z 2 litry, to ten wskaźnik może się nie ruszyć i system zgłupieje, po prostu nie będzie tego widział i ciągnik wam zgasie, nie? Tylko pomału tam, Kamil, pomału. No weź drzwi zamknij, żeby tutaj nie oberwać. Ojciec, zamknij drzwi tam, bo to... Już. Nie będę przez tutaj pana przedstawiciela. Tam... Dobra, masz. O, elegancko. Dobra, znaczy... O, no i tam masz, no, główne biegi sobie tam rzucasz, później sobie przerzucasz i... No dobra. I oczywiście na półbiegach, nie, półbiegi też bezsprzęgowe, jakbyś chciał. No nie, kurczę, naprawdę wygląda póki co bardzo obiecująco. Wie pan, właśnie nam brakowało tego, widzi pan, gospodarstwo takie raczej nieduże. A my po prostu, my sobie chcieliśmy kupić właśnie jakiś taki mały traktorek kompaktowy, który będzie po prostu mógł usiąść troszkę więcej rzeczy. No i co, no chyba ten się nada, nie, w miarę? Nie, no nada się. Ja powiem panu, że te akurat modele Farmala sprzedajemy tak głównie gdzieś tam na jak ludzie mają łąki, czy też do drobiu, jak gdzieś tam mają kurniki, czy coś, no to właśnie biorą to, bo to jest mały taki zwinny ciągnik, który ma moc i przydaje się. No wiadomo, jak ktoś tam chce coś większego, no to oczywiście w ofercie mamy również inne modele Luxumy, nie Luxumy, także tam jest do wyboru, do koloru, nie? Właśnie nad tym Luxumy się zastanawiali troszeczkę, ale on większy. No ale to takiego dużego, no ale aż takiego przeskoku nie ma, no maksim. Ciągniki jest... chyba, jak chodzi o te Luxumy, to takie gabarytowo są większe, ale konie te same chyba, nie? Podobnie bardzo, no, ale gabaryt jest trochę większy, nie? A tutaj jak na waszą gospodarkę, tam, no to myślę, że się przyda. Ogólnie w Farmali dużo w Polsce idzie, nie? Także to nie, tam... No, fajnie, fajna sprawa. A jeszcze pan mi powie rzecz, bo ja tak zapytam. Ktoś mi kolega mówi, że tu jeszcze można by nie jakieś tam mapy powgrywać, takie rzeczy. No, mówię, nie będę tego robić teraz, ale tak na przyszłość. Jeszcze można trochę to podkręcić jakoś, tak? Zasadniczo jak ja jestem, że tak powiem, tutaj osobą, która doszkala i tak dalej, no to nie powinienem takich rzeczy mówić, ale da się jak najbardziej, tylko nie radzę w ogóle tutaj modyfikować czegokolwiek przy ciągniku. Należy się zapoznać z gwarancją, bo jednak w regulaminie gwarancji jest wszystko opisane i jeżeli będziecie prowadzić jakieś modyfikacje przy silniku, nie wiem, nawet wystarczy turbo większe założyć coś, no to już od razu gwarancja jest nieważna. Nie obejmuje to tego, tak. No, tak nie obejmuje i później jak się coś stanie z silnikiem, to my przyjedziemy, powiemy, że jest coś nadłubane tutaj i nie będziemy go naprawiać, nie? No to jasne, tak oczywiście, tylko... jeżeli będziecie się trzymać całego regulaminu i tego wszystkiego, no to oczywiście nie ma żadnego problemu. Gdyby się coś z ciągnikiem działo, no to dzwonić, my tam maksymalnie do 72 godzin jesteśmy na miejscu, nie? Okej, dobra, w porządku. Jak chodzi o gwarancję, to jakie to, ile to mamy dokładnie? Bo tam chyba 3 lata były, tak? 3 lata, no w waszym przypadku 3 lata, bo tam różnie dajemy. Raz, można sobie tam dokupić oczywiście pakiet, ale tak głównie no to dajemy w standardzie 3 lata, nie? Nie, no myślę, że na razie ten... Na razie nam starczy. I pan, ja nie mówię, że będę mapować, nie? Czy coś takiego, czy tam się bawić, to raczej no, wiecie, no, kupiliśmy go na wyrost, nie? I też dla wygody, więc możecie myślę, sobie robić co chcecie, nie? Kurczę, nie no. No tutaj tata patrzy, co? Kurde, chyba... Wiesz, ja się boję, że się odnajdzie, nie? Ale postaram się go przeuczyć w miarę. Nie, to się tak wydaje, wiesz. Co teraz za ciągniki macie? Jakiś macie nowszy ciągnik, czy...? Zetora mamy teraz niedawno, żeśmy remontowali takiego, nie? Ale to nowszy jakiś Fortera, czy co? Nie, to jest taki 80-11 chyba. 80 jeszcze. No. Tata jak wsiądzie do tego, słuchaj, ja ci powiem, że na początku będzie dla niego szałciał i wiesz, będzie tam gadał pewnie, że elektroniki nawalone i tak dalej, ale później spojrzy na oczy i powie, że już nie będzie potrafił w tym Zetorze robić, bo za wygodnie będzie. Ale chyba właśnie te Zetory, czy te case'y mają chyba jedno z takich prostszych ogólnie.
interfejsów, nie? Nie ma jakoś tak normalnej tej elektroniki. Nie, tutaj. Nie walimy tam elektroniki, bo właśnie chcemy potrafić pod każdego klienta. Niektórzy klienci po prostu jeszcze są tacy, nie obrażając tutaj oczywiście nikogo starej daty i nie chcą kupować później dzienników, które mają pełną elektroniki i tak dalej, nie? A tutaj jest wszystko proste, HR-ek, nie HR-ek, także tutaj naprawdę nie ma się czego obawiać. Ja mówię, 3 lata gwarancji, także jakby się coś działo, to... Panie, powiedz mi, a to taki ładny, taki jasny ten dymek, to jest dobrze wszystko? Co? Bo no, ten dymek z tego taki ładny, jasny, to... A bo to nie, tak to wie pan, bo to się jeszcze... To do dotarcia cały czas będzie, nie? Bo to tam wie pan, jeszcze po tych, jak tam jest świeży olej, to wszystko się jeszcze wyciera, także to tam będzie, nie? Bo ja to, słuchaj kolego, ja to jestem przyzwyczajony, że jak traktor odpaliłem, to pół godziny czarna chmura nad domem wisiała. Nie, to tutaj, słuchaj... Ale nic nie ma, nie? Słuchaj pan, tutaj jest jeszcze AdBlue, DPF, to wszystko, także to czarne chmury puszcza się może, nie za bardzo. Jak Kamilek, zadowolony? Ale powiem ci, Jezu, jak się prowadzi, nie? Normalnie gameplay się... Ja się tutaj śmiałem się do młodego właśnie, że tata jak kurde wsiądzie, to nie, będzie narzekał na początku, że elektroniki wszystkiego pełno, ale później już się przyzwyczai i nie będzie potrafił zatorem jeździć, bo tutaj słyszałem, że macie. Kamil, to czekaj, ja tylko sobie wsiądę. A, tu jest AdBlue, tak? Nie? Tu jest normalnie, tu się leje tego diesla, siada się pan sobie, młody niech obok usiądzie, się przejedzie i zobaczcie jak to tam jest. Młody pokaże. Matko bosko, wsiadaj. Ojciec, chcesz się gardać? W imię ojca jest... Nie, Kamil, nie. To jak to pan pojedzie, to na spokojnie. Na spokojnie, ale ci pokażę się co jak, nie? Ty, Kamil. No? A po co te dźwignie tu poprawić, co tak tyle tego je? No, wszystko to jest, od biegów i tak dalej, nie? Bo wiesz, musisz półbiegami sterować, żeby bardziej dostawać prędkość tam, właśnie jakąś jak moc, jak ja matkę, nie? Na przejażdżkę wezmę kiedy, to przecież my zabłądzimy. Ja nie będę wiedział, jak zobaczy, że na żona jak zobaczy, że na podwórku stoi, to kurde zadowolona chyba będzie, co? No, wiesz co, zaraz pewnie mama powinna przyjechać, bo ona pojechała. To od razu trzeba takie panie tutaj, powiem od razu takie płachty na tych płotach trzeba pozawieszać, żeby sąsiedzi nie widzieli. Jo. Nie, teraz zasadowy go schowamy, nie będzie ten. Ty, gazu żem dodał, pa. Ale kurde. To diabeł je. Nie, no to cóż, no. To co, kontakt mamy do siebie, w razie jakichś tam tak, pytań, czy w razie jakby jakichś... się coś działo, jakby tego, no tam ogólnie poczytaj, proszę was, żebyście na początku poczytali instrukcję, bo nie, to wiadomo. Bardzo, bardzo dużo takich telefonów mamy. Bezpiecznik wyłącz, bo ja go wyłączyć nie umiem, ja nie wiem jak go się wyłączy. Zaraz Krzysiek, wyłączę go, no. O. I co żeś zrobił, że go wyłączyłeś? No tam się tak przytyka jeden. A. Dobra, to tak. Instrukcja na pewno, zajmiemy się tym, sprawdzimy sobie. Tata dzisiaj niech usiądzie sobie wieczorem przy pisku. Dzisiaj zamiast anonsy to lekturę będziesz miał. Okulary będę musiał znaleźć i te drugie do czytania, co mam i mówicie na nasze? Pan Hilary. No dobra, panie kolego, to ja dobra, dokumenty, dziękuję. Dokumenty przekazuję, także dziękuję bardzo. I tyle, nie? Kamil, co to tam wiesz, nie? Musisz czytać też, nie? No to wiesz, poczytam, wiadomo, oni się sobie no postawią. Niech się sprawuje, jak coś wizytówkę tutaj też da, jakbyście tam gdzie zgubili numer i tyle, nie? Także dobra. Ja zawijam. No to odprowadzimy pana tak jeszcze. Jo, odprowadzimy, chodź kolego, chodź. Dobra, ty, dobra. Kamil, czekaj, po nalepkę skoczę, chłopu, no, dam nalepkę, poczekaj, panie, poczekaj. O Boże. Kurna. No dobra, ale w sumie bardzo ładnie pan... Historię słyszałem, że z Podlasia to mocno te nalewki macie. No ojciec tam ma z sąsiadem tak robił coś swojego. Z czego to? Panie, najlepszy bimber w okolicy. Aha, no dobra, no. Wrócę, że tak powiem, albo na pauzie będę to spróbuję, tylko żeby... Słuchaj pan, żebym ja ciężarówki nie zapomniał, będę z pauzy. Tylko kończy, chłopy nie? Mówią, co ode mnie biorą, że potem pierścień gorący na drugi dzień. O jest. Ociech. No dobra, zobaczymy, co to będzie. No, przepraszam za ojca, on taki trochę wie pan, jak to jest, nie? No coś kurde, no coś gościnny gość, nie? Nie, no wiadomo. No to co, mam nadzieję, że ogólnie, że tak powiem, będziemy się rzadko widzieć, że raczej będziemy widzieć się tylko... Chyba, że wiesz, tutaj pójdzie biznes i będziecie dużo maszyn zamawiać, no to będę częściej wpadał, nie? Ale no, w takich pan... sytuacjach awaryjnych, no też bym nie chciał się pojawić, nie? No raczej oby w awaryjnych się nie pojawiać. No na razie z maszynkami musimy trochę przystępować, bo żeśmy się wzięli tego za młodego, żeśmy trochę traktorek kupili za ten przewymiarowany dla nas, ale myślę, że... No. Że powinien starczyć na długie ale słuchaj, lata. Lepiej zawsze kupić z zapasem, niż później wiesz, się martwić, że chcecie jakąś dużą maszynę kupić i konia będzie za mało. No nie? To tak, to przecież pan pamiętał, że zamawialiśmy na początku 90, tak, a potem tak, się wzięli 120, no, nie? Zmiana była, no ale to tam nie problem, bo ta 90 i tak zejdzie, nie? No, więc żeśmy taką wzięli. Ale w razie dobra, nowych chłopaki. Maszyn jakichś to będę się odzywać, nie? Dobra. I my tam ogólnie mamy jeszcze parę tam, no zresztą masz na wizytówce, tam będziesz widział, jakie my maszyny mamy, także dobra. To nie tylko w case siedzimy, ale też i inne maszyny, jakieś tam uprawkowe, zielonkowe mamy. Także możecie zawsze tam no, zadzwonić i się wiedzieć, dowiedzieć, Kamilek. Nie? No zielonkowy no, to, no.
Wiadomo. No, także no nie tylko, nie tam wszystko, no, jak coś to dzwonić, także możemy się dogadać. Dobra chłopaki, ale co, bo jeszcze ma na Podkarpacie, lecę z tym drugim, także... No dobra, uważaj tak, wygląda... Niech jeszcze raz niech się sprawuje, dzięki za naleweczkę i... Nie mam będziemy problemu. W kontakcie, ale byle nie często. Na razie. Oczywiście. Kapkami tutaj trzeba patrzeć, bo chłop dobrze bije. Zaraz zobaczymy, no. Czekaj, tam sprawdzę. No tam czysto, ale mogę się trochę podejść, tam zobaczyć. Jo. Zaraz tu tak przejdziemy sobie na tą stronę. Nie, no tam jest luz, no. A tam on tędy jedzie, dobra. A tam proszę, tak? Okej. Okay. Jo. A, bo on do nas zjechał, no tak. On teraz na górno wraca, nie? Na razie. No, na razie. No, bo zatrąbił chłop, ty. Boże, chłop, dobra. Nie, w porządku facet, nie? Ale chłop, jaka wiedza, nie? No. Mówię, ojciec. Ale, słuchaj, no on tyle siedzi w tym, to on ma w jednym palcu takie rzeczy, nie? No tak, nie? Ale super. No dobra, to idziesz? Skoro tak. Co? Tam. Nie, nic nie powiedziałem. A, myślałem. I Kamil, no? Weź tej matce pomagaj, kurwa, ona do mnie dzwoni, rozumiesz, że ona palety musiała ładować, a ty żeś chodził... To dzisiaj palety załadowałem przecież turem. No, Kamil, no. No co, ona nie widziała? O tym ja słucham. No co ty, ojciec, już dzisiaj załadowałem palety i zaraz jeszcze... Teraz jej pomagałem przy sałacie, zaraz jeszcze ma przyjechać i znowu sałatę ładować, no. No cały dzień ci, nie, do roboty. Kamil, dobra. Siadaj, przebierz mnie, kurwa, kawałek. No dobra, to siadaj, ojciec, nie? Kurde, no trochę pomału, Kamil. Zapisz drzwi tam jeszcze? Jo. Dobra, to zamykaj tam. O, dobra. O, dobra. Dobra, to jedziemy. O, pomału, Kamil. Nie no, powolutku, nie. Ale zobacz jak to chodzi. Światełka się jeszcze odpali może. Tak o. Kurde ty. Wiesz co, przejedziemy się... Jaka szyba jest duża. Przejedziemy się może teraz tam do San Andreas. Zobacz jak to wygląda. Tylko tam nie szalej, Kamil. Nie no, to wiadomo przecież, nie? Ale 43 to leci, więc jednak wiesz. Boże święty, fajnie. Ty... Kurde, my już 30 na godzinę jedziemy. A za czekińskie obroty, nie? One chodzi o takie, wiesz, matko, takie... Matko, przenajświętsza, Kamil, bo licznik zamkniesz. Bez przesady. Pomału, ale... bo tu zakręt, Kamil. Dobra, ale teraz tak pogadajmy właśnie sobie o ciągniku, tak typowo. Dobrze ludzie wybrali, czy myślisz, że... Czy może jednak byłby inny lepszy? Kurde, to ja wam mówię, ja już mam pieluchomajtki mokre, bo ja się boję. Ty, to tak szybko jedzie, ludzie, kochany, co byście tam wybrali za potwora? Nie, no super, prawda. Bardzo wszystko dziękujemy oczywiście za wasze opinie, no bo wiecie, to wszystko oczywiście dzięki wam, tak naprawdę. Myśmy mieli te cztery ciągniki na... Ale nie jedź tam na główno, bo ja się boję, ty weź zawracę. Zaraz zawrócę na tym zakręcie, nie? No, więc mieliśmy tutaj ludzko właśnie do wyboru. Cztery ciągniki, wy mieliście właśnie do wyboru. No i nam żeście trochę pomogli właśnie z tym wyborem, żeby to właśnie padło na case'a, więc dziękujemy. Wiesz co ja myślę najlepiej teraz zrobić? No. Bo ludzie, no dużo osób pisało, że ten farmal to takie trochę bez sensu, bo duży sprzęt i nam zepsuje klimat u nas jakby, nie? Przez taką spójność tego. Jak wam bliska zaraz pokażemy coś fajnego, bo ogólnie to tak. W planach jest jeszcze ten pół, któryśmy już zamówili, ale czekamy ogólnie aż tam nam zrealizują go. I fajnie było, że jednak dotarł szybko, no bo chcemy zrobić jeszcze te orki przed jesienią, znaczy na jesieni właściwie. No jakby to dotarło, to mamy już w sumie zestaw. No i ludzie, to jest wszystko, nie? To właśnie to już jest po młodym rolniku, można powiedzieć. Kasa wzięta, kupione tylko dwie maszynki. Ale myślę, że nam się przydadzą, bo wiecie, pług to pług. No musi być jakiś dobry, fajny, teraz będzie obrotówka. To raczej powinniśmy sobie fajnie tutaj z tym radzić. A resztę maszyn, no słuchajcie, dalej będziemy sobie patrzeć jakieś ogłoszenie na Elixir, coś tam jakieś, żeby coś tam ciekawego. Zwolni, Kamil. O matka, to kto to? O, matka żoba. Nie matka. Nie? Jakaś sąsiadka chyba. Jo, matka ma czarne włosy. Ja myślałem, że no fryzjera była. Nie no, matka jest ten, pojechała gdzieś, wiesz, nie? Lata sobie tutaj wejdą. Dobra. Do matki, może jakaś siostra nierodzona. Cholera, wie. Dobra, więc właśnie. Dalej będziemy sobie maszynę ogólnie ludzką przeglądać. Będziemy patrzeć to tak, żebyśmy dalej mieli sprzęt. Taki, który będzie nam pasował do całości. Wiadomo, teraz idzie rok zmian, dużo kasy byśmy wydawali. Kurwa, kaczkę byś przejechał, Kamil. Przecież widzę, to tyle lusterek jest, że to... W ogóle chciałbyś mieć lusterko nawet, wiesz ty? No jest. Elegancko, lusterko się normalnie widzę. Weź i do tora teraz, jak możesz. I podejść im tak, porównamy sobie, dobra? Jak to wygląda? Ja to światło zgaszę tylko. Bo ludzie właśnie mówią, że za duży. Patrzcie, ile tu jest w tym bliskie miejsca, nie? Jest taki kompaktowy traktorek. Ja się mega właśnie, jak mówię, cieszę, że mamy okazję mieć taki. I to oczywiście dzięki wam. No z tych wszystkich największych chyba był ten John Deere, mi się wydaje. Albo Fendzik, jakby tam jeszcze dociągnąć do niego szerokie pony. No to mógł być lekki problem, nie? No tu zobaczcie, że właśnie case wygląda w ten sposób. Na szerokich oponach, przypominam raz jeszcze. No to może jakieś pomyślenie, jakieś przeciwka to kupić, ale na razie jest jak jest i nie będziemy o tym temat dyskutować. Także dwa czerwone ciągniki w sumie u nas są. No dawaj. O!
No i proszę zobaczcie, nie? Przecież, no ogólnie rzecz biorąc, to gdyby Zetor miał jeszcze przód, to byłby praktycznie identyczny, nie? No tylko ten ma trochę węższe pony, ale no zobacz ojciec. No zobacz jak to wygląda, nie? Kurde, Kamil, ty. Nie no, fajny jest, ludzie, mi się podoba, dobrą robotę będzie robił. I właśnie tak jak już też mówił, jakbyśmy chcieli drugiego tura zamontować, od razu mamy ten dach panoramiczny i wszystko tam pod spodem też, wiecie, ogarnie tam do nich, zawieziemy na serwis. Ale Kamil, jak chodzi, ty, jak to czuć to moc, ty? Czuć, nie? Czuć. Tylko teraz właśnie problem z tym, wiesz, o ten DPF trzeba dbać, o ten adbu dolewać, nie? A to ty będziesz, Kamil. No, ja pewnie będę się tym zajmował. No, ale zobacz, tu on ma wałek z przodu, ty. No jest wałek, tak. Ja to właśnie specjalnie wziąłem tę konfigurację z przednim tuzem jeszcze. W razie gdybyśmy sobie kupili nową kosiarkę na tył, to można się naprzód dać i leci jak durne, nie? Te łąki. Ty gadasz. Normalnie, takie rzeczy można robić. Albo widziałem, że ludzie robią sobie tak, że kosiarka naprzód, a z tyłu przyczepa samozbierająca i od razu, wiesz, zbiera dla krówek świeżą trawę, nie? Jo, to ty dobry pomysł, ty ile super, czasu nie? zaoszczędzasz, nie? No tak, dwa razy paliwo, nie? Właściwie. Kurde, no, więc super sprawa. Dobra, co, dzisiaj ogólnie też mamy coś chyba do roboty mieliśmy chyba, nie? Z tego co tam pamiętam. No jo. Mieliśmy jeszcze na te łąki właśnie skoczyć, kosić. To co, to chyba ruszymy, oczywiście tylko sobie tutaj tura w tym, w zatorze i ruszamy. Ja na razie kajsa zgaszę, bo tu nie ma co robić. Tylko do stodowej, do schody. Tak. Odjechałbyś zatorem trochę? Jo. To ja sobie właśnie pojadę. Ale wiesz co, może i tak trzeba jeszcze bramę tam otworzyć, drugą ludziska. No, to ja sobie otworzę bramę. No, więc super ludzie, no mi się bardzo podoba, naprawdę jaram się jak dziecko po prostu z tym ciągnikiem. Jest to też takiego nowego, taki lekki powiew świeżości po prostu u nas na gospodarstwie. Ale bez obaw, wszystko dalej będzie utrzymywane w jednym klimacie. Wiadomo, musimy iść do przodu, nie ma co mówić. Ale dalej to wszystko będzie tak jak wy to najbardziej lubicie. Więc oby wam się spodobał i żebyście nie narzekali, bo widziałem już kilka głosów właśnie trochę krytycznych co do naszego kejsika. Super dużo miejsca, kurczę, git, nie? Dobra, to co, my odczepiamy tego tura, montujemy kosiarkę, jeszcze skoczymy z nałogę, zresztą po kościele, że pogadamy o nim, nie? Nie, to cio, to cio. Dobra, popięte, już podnosimy sobie ten. No i co, oj, na ten bieg wskoczył. No i ruszamy jeszcze ludzka na łąkę. Ja to mogę sobie jeszcze, ja trochę, o, dobra, rozłożę ten sposób, żeby tam... Jo, żebyś tam nie zawadził, Kamil, uważaj. No, wiadomo. No, to co, dzisiaj ogólnie kosimy, tak jak wcześniej mówiłem, z Bogdańskim się dogadałem, pożyczy nam ogólnie swoją owiarkę. Trochę starsza jest tamtej, żeśmy mieli, no bo tamta była nówka, a on ma taką starą teklę, jeszcze czerwoną. Ty! O. Cię, patrz, kto wrócił! Ty, zobacz, ty! Ty, Miras chyba przepustkę dostał. Co jest? Cholera go wie. Ty, ja myślałem, że on siedzi, nie? No, tak gadali ludzie, nie? Ty, no w sumie tak, ty, skoro nie siedzi, to w takim razie... Ej, dobra, mam teraz taki mętki ojciec z głowy, ale że ty, się... Ale jaki on się chudy zrobił, widziałeś? No, co się dziwisz, nie? Co mizerny się dziwisz? Tak ja cię... No, jakby też włosy inne, takie kurde. A pewnie się na zero obcięli go w tym pierdlu. On, ty... Nie wiem, nie wiadomo, no słuchaj, Kamil, no wiesz, no ludzie tak gadają, nie? Ja ci powiem tak. Go nie było, nie? Ja ci powiem tak, jak się dowiedział, że do Zielińskich przyjeżdża traktor, to dostał przepustkę i musiał to zobaczyć na własne oczy. I to dostał tą przepustkę miłosno, ty. Ty, ale wyobrażasz sobie? Przecież normalnie jemu to teraz... On zaraz tak o, telepowicy stanie normalnie. Dobrze, że tam pies chodzi po podwórku chociaż, nie? Żeby to nic nie namajstrował na mnie. Tak, ja rozłożę ją. Tak, rozłożysz? Dobra, to weź tam rozkładaj. O! Czekaj, idzie tam? O! Dobra. Czekaj, wałek podłączaj. To już trochę opuszczę, nie? Dobra, jo. Odpal go. A podnieś się do góry. To uważaj, żebyś ten paluch nie wsadził, nie? Do góry podnieś. No już podnoszę, no. Dobra. Dobra jest? Możesz jechać, Kamil. Ja później wsiądę do ciebie. A, dobra. Jak zwykle ojciec na ten, na dwójeczkę, albo na jedyneczkę. Zaczniemy sobie tak kosić. No, więc siano kosy dzisiejsze, które tu będziemy przeprowadzać, będą po prostu, wiecie, na kiszonkę. Tam ciągle nam piszecie komentarze, ej, może byście pomyśleli nad silosem na kiszonkę. Mówię, no dobra, ale z czego? No na kukurydzę. No ale skąd siemnie kukurydzy? Trzeba poryczać. A jak poryczać siemnie kukurydzy, to wiadomo, że potem też trzeba gdzieś to mieć jakieś na to miejsce, nie? Te wszystkie folie kosztują to i tak dalej. Tanie na po prostu ludziska, wiecie, jak sobie kupimy jedną rolkę, po prostu jedną rolkę folii, owiniemy sobie to, wiecie, wszystko kompaktowe, mamy zawinięte, zawsze można sobie przenieść w każdej chwili dowolnie i nam to w ogóle nie przeszkadza.
Także no co, ludzie, no w końcu, kurde, mamy dwa ciągniki, w końcu będziemy sobie śmigać. Mam nadzieję, że ojciec się nie będzie bał jeździć farmalem i będzie też tam sobie korzystał z niego. Jednak wiecie, raczej chciałbym więcej nim jeździć, bo wiadomo, że to jest nówka, traktorek, może być, że trochę nawet mój. No bo jednak, wiecie, młody rolnik, jakby nie było dzięki mnie na gospodarstwie jest. Ale, no oczywiście nie będę tutaj żałował ojcu, będziemy się dzielić jak najbardziej pracą, obowiązkami i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, że gość wspomniał o tym właśnie tuża, nie? A to pewnie dlatego właśnie, że ten ciągnik taki, wiecie, typowo oborowy jakby może być u niektórych, wiecie, malutki, kompaktowy, z tym właśnie fajnym przeszklonym dachem, to może być ciekawe rozwiązanie na przyszłość, jakbyśmy chcieli coś pokombinować, bo na razie, wiecie, no na razie śmigamy sobie z torkiem, z turem, więc tam jeszcze za bardzo nie będziemy się w to pchać na tamtego tura. No ale wiecie, myślę, że ciągle o tym przychodzi do Zetora, nie wiem czy to na zimę, czy to kiedy, porobić trzeba, żeby po prostu, no szkoda tych opon, nie, szkoda tych opon, szkoda tej ośki całej tutaj, lepiej ją po prostu sprzedać, komuś dać, wiecie, za jakiś groszik fajny, a my żebyśmy sobie po prostu kupili już cały ten most z przednim napędem i Zetorek jeszcze by sobie fajnie pośmigał, nie, także... No ten sezon bliska zapada się naprawdę bardzo, bardzo mocno rozwojowo. Mam szczerą nadzieję, że wam się ciągnik podoba, no bo wreszcie żeście go wybrali. W ogóle ludzie, bardzo dziękuję serdecznie za ponad 10 tysięcy głosów w ankiecie. Pobiliście rekord kanału, jestem niesamowicie zszokowany tym wszystkim, bo zwykle tak to 5 tysięcy dobiało tam, to już był max. A to naprawdę bardzo fajnie, no i oczywiście Case wygrał, no można powiedzieć, że prawie jednogłośnie. Bo miał 51% głosów, zaraz za nim był John Deere, który miał 19%, potem był Fendt z wynikiem 18%, więc bardzo, bardzo blisko John Deere i Fendt. No i Walterka na samym końcu gdzieś tam miała kilka procent po prostu, więc tak to się prezentowały te wyniki. Bardzo mi miło ogólnie, czy coś stoi to, czy mi się wydaje? Czekaj, coś tu jest? A nie, dobra, to jest ten, ja się przestraszyłem, matko boska. Więc bardzo miło, że wam też tak się spodobał i właściwie jednogłośnie się zdecydowali. No wiecie, może też to miał wpływ leki na to, że my żeśmy te ciągniki wybrali po prostu do ankiety, a reszta trzy ciągniki było od was, tak? Więc jakby my z ojcem się doszli wspólnie do porozumienia, że dorzucamy od siebie propozycję Farmala, a wy resztę, więc dziękuję za ten udział. Kilka osób też pisało, że może jakiś New Holland i tak dalej, jakąś tę piątkę. No też New Holland, tę piątkę byłby nawet fajny. Jakoś jednak tak... Ten Farmal wydawał się bardziej taki kompaktowy. Wiecie, malutki ciągnik z dużą kabiną, z fajnie przeszklonym właśnie dachem, no i przede wszystkim dużą ilością koni, bo 117 koni to, no jest to duży przeskok, nie? Jak tutaj w Zetorku mamy 80 chyba, a tak raczej Marcin, że jest około 75, więc tak też niespecjalnie, no Mirek tam pojechał chyba, bez kitu. Więc tak specjalnie, żeśmy nie chcieli tutaj też jakoś tam mocno szaleć, kupić sobie po prostu traktor dla nas, i tak dalej, i tak dalej, nie? Wiadomo, jeszcze niedługo pług, jeszcze niedługo kolejne maszynki. Będziemy musieli sobie po prostu dokupić, no bo to wszystko nie będzie przecież śmigało tak jak teraz, nie? No, cały czas nam brakuje jakiegoś agregatu. No, niestety kasy nie starczyło na to. Jak sami zresztą wiecie, musieliśmy trochę też sobie wziąć kredytu. Więc aktualnie jesteśmy tak lekko spłukani, ale mleko plus to, co matka tam zarabia, to wszystko się odda. I myślę, że no co, no za chwilkę przygotowania pod ten dach, kurde, nie? Trzeba ten dach ogarnąć sobie w końcu, bo jak będzie zima, to żeby nie było problemu. Ja nawet nie wiem, czy w ogóle z tym remontem domu to nie poczekać jeszcze później, bo to też sporo wyjdzie. Także no póki co chyba zajmiemy się samymi dachami i może gdzieś tam na wiosnę wymienimy ten dach na chałupie, ewentualnie się ocieplimy. No na razie tak nie wiem, no najlepiej było na zimę ocieplić, nie? No ale troszkę kaski nam się teraz rozpłynęło, więc wiecie jak to jest, nie? No chyba, że jeszcze w sumie... Chyba, że w sumie jeszcze nam zostanie troszeczkę jakiegoś tam, wiecie, żarełka dla krówek, to można by to też gdzieś wystawić, sprzedać i tak dalej. Na razie kieszonki nam starczyło, można powiedzieć, że na styk, a nawet można powiedzieć, że dwóch balotów zabrakło, bo żeśmy tam ostatnie cztery baloty już mieli tak z większą ilością siana. No ale na przyszłość może coś będzie jeszcze fajnego. Także nie otrzymujemy się ludziska z serią cały czas do przodu. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach pokażemy to wam coś więcej. Ja ten vlog kończę. Nie wiem, gdzie jest ojciec ogólnie, bo mi wybył. Mówi, że przyjdzie. O, no i właśnie jak na zawołanie. Chyba dwójka była. No, jak dwa kółka zrobię, to już trzecie kółko kończę właściwie. No to była dwójka, jak nic.
No i co tam? No, no Kamil, ty. Ja co ci powiem, ja mam sentyment do tej łąki, wiesz? No widzę, kurwa, widzę. Kamil, słuchaj mnie. Za każdym razem, jak my tu przyjeżdżamy, nie? To cię łapie na ściska ci piersi. Kurwa, Kamil, to mnie tak ściska, że ja muszę rozumieć i ściskać. Ty tego nie puszczasz w internetach czasem. No, jak nie zapomnę, nie? Więc no nie, to tam, ty to umiesz, tam połcina, łódni, to kurde, ty. tak, potem w internetach będzie, że stary na łąkę przyjeżdża i on do lasu idzie. Lepiej tak niż na drogę, nie? No, tak, no nie ma co się martwić. No i co? I zadowolony, Kamil, jak jesteś? No jak cholera, nie? Powiem ci, ojciec, naprawdę maszyna świetna. A tobie się podoba? No, mnie się podoba, tylko... Welgi takie, kurwa, ty jakby podkładem pomalował, ty. Nie, to jest taki standardowy kolor w case, tak nie? Robię teraz? Tak, no tak robią, nie? To jest jakiś tam, nie wiem, jakiś specjalny, jakieś takie odcienie farb mają po prostu i tyle, nie? No, ale nie, no wygląda fajnie, całkiem nieźle, więc nie ma co się martwić. Tylko ty dzisiaj wieczorem, to nie tam do Iwonki, tylko ty te książki i tam musisz Kamil trochę się pouczyć tego, nie? No, to na pewno. To ja powiem Iwonki, ci, że nawet że nie wiem, czy... Nie będziesz i tyle, nie? Ja powiem ci, że nawet nie zostawię teraz inwestora, wrócę sobie teraz do domu i właśnie siądę troszkę do niego, tam zobacz, co jest pięć, nie? Bo dzisiaj tylko co, wykosimy sobie to i zaraz tak w sumie będziemy musieli jeszcze przyjechać chwilę na łąkę, bo we dwóch nie ma sensu jeździć chyba, nie? No nie. No, więc trzeba tam jeszcze tam to ogarnąć. No nie chcesz, to zostaw inwestora, ty idź się ucz. No dobra, to ja ten, pojadę tylko do tego. Dojeźdź do drogi i ten, i ty no, wysiadaj, do drogi. Pójdziesz sobie, tylko tam nie idź do tego, jakbyś go widział, nie? Tam nie idź, tam nie, nie ma co, nie? Nie będę się na pewno przechwalał, że mam nowy traktor, nie? Jo, absolutnie. Jo. Absolutnie. Nie ma co. Dobra, więc sobie dojadę do końca, tu ci zaraz puszczę szybko i będę też uciekał. Dobra, przesiadamy się. Jo. No. O, chyba nie też nadusił. Joj, kurwa ty. O. Chodzi. Dobra, ojciec, to ja idę. Na razie. No tam pozdrów chłopaków tam co oglądają i właśnie możesz się pożegnać teraz, nie? A bo ty kończysz, jo? Tak, znaczy no będę pewnie kończyć zaraz materiał. Czekaj, wyłączę to cholerstwo. Będę sobie szedł i tam w trakcie się pożegnam pewnie, nie? To ludziska, to ja, ojciec Kamila, ja wam dziękuję za bo wyście się przyczynili do tego, że mamy ten nowy ciągnik teraz. Tylko tak jest. Pilnuj ta Kamila. Bo on po nocach w tych internetach, on te liwy robi, to nie kurwa liwy, tylko on niech się teraz w tych książkach uczy. Ale to dobrze, tam są ludzie, którzy pomagają nam, nie? Poczekaj, Kamil, teraz ja mówię. Jak te liwy odpali, to pisz tam mu tam, na tym, gdzie tam piszeta, że nie kurwa siedzieć i ten, tylko niech się uczy tego nowego traktoru, nie? Bo żeby on do chłopaka potem nie wydzwaniał, że on nie wie jak do przodu albo do tyłu jechać, nie? Dobra, to, dobra. To byłem ja, ojciec Kamila, o. I ty, Kamilek, uciekaj do książek, teraz uczyć się. No, dobra, to na razie tam. Miej pracy w takim razie. No, a my sobie wracamy w takim razie. Wracamy sobie na Gospo. No tak, Wojciech właśnie powiedział przed chwilą. No pewnie biorę się za te dokumentacje, tego, całą instrukcję tego case'a. Przejdę ze wszystko, bo o wielu rzeczach pewnie jeszcze nie wiemy. No, chłopak ogólnie super. Duża wiedza, wiadomo, przedstawiciel, więc jednak muszę coś pokazać. Ale na pewno... No przyda się po prostu sprawdzić jakieś tam feature'y, które są jakieś takie, wiecie, co ten przycisk robi z tym, albo jakieś kombinacje, nie wiadomo co tam w ogóle będzie, nie? Także... no co, dziękuję za materiał, dajcie znać w końcu o tym zakupie, no bo w sumie też czego sobie wybrali, nie? Ale czy wam się podoba, czy wam pasuje na gospodarstwo? Wiadomo, maszyn póki co do niego jeszcze nie ma, ale jak mówię, to wszystko z czasem, w tym roku żeśmy się bardzo dużo pieniędzy wypstrykali. Przypomnę, że każde łapka w górę od was zostawiona tutaj pod filmem, to jest 70 groszy na nasze konto, więc jeżeli chcecie nam pomóc finansowo, żebyśmy coś jeszcze dokupili do tego ciennika, no to im więcej łapek, tym więcej pieniędzy, a im więcej pieniędzy, tym więcej nowości, które na nas czekają. Także tam serdecznie was odsyłam. Póki co zostało parę tysięcy na koncie moim, na ojca nie wiem, a matka to się w ogóle nie odzywa od nas, chodzi o pieniądze, od kiedy dostała dostawczaka, bo jej ciągle nie ma. No wyjechała i ogień, cały czas jej nie ma, nie? No, bez kitów, może bramy? Nie, bramy nie... zamknę bramy, w sumie ojciec powiedział tyłem jak coś, nie? O, nie będę tutaj ten... ryzykował. Zobaczmy sobie jeszcze, kurczę, jeszcze raz ostatni widok na... takiej silka, nie? No kurczę, no piękna sprawa. Koniecznie dajcie znać, co tym sądzicie. Koniecznie.
Wiele rzeczy też jest, które wam nie pokazywaliśmy, między innymi składane lusterka i tak dalej, nie? Ale to wszystko z czasem. Dziękuję za odcinek, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, na cześć, pozdrawiam, na razie, pa, pa.